Cześć, dzisiaj będę chciał Wam pokazać gołębie rozpłodowe u mnie w hodowli. Troszeczkę inna jakość będzie, bo innym telefonem nagrywam. Tutaj mamy samiczkę niebieską z 2020 roku, wyhodowaną u mnie. Z dobrym pochodzeniem. Oraz tutaj mamy szymla niebieskiego z 2018 roku od pana Rafała Krupy. To jest para niemieckich wystawowych na kolejny sezon. Były już sparowane, są cały czas w parze. Także teraz o właśnie. No i dobrze, pokazuję Wam teraz drugą parę. Tutaj mamy kolejną parę niemieckich. Tym razem niebieska samiczka od pana Rafała Krupy. Ja ją dostałem wtedy w gratisie przy zakupie innym gołębi. Oraz samczyk szymel z 2019 roku od pana Tomka Kucharskiego. Na bardzo mocnej głowie ptak, troszeczkę przydługi, ale fajny mimo to. O, mamy tutaj taką parę gołąbków niemieckich. Może niech nam przelecą tam. O. Samiczka bardzo mi się podoba i samczyk, szczególnie głowa samca. No i dobrze, następny. Teraz dla odmiany niebieski to jest samczyk od pana właśnie Rafała Krupy. Samczyk z 20 roku, samiczka szymelka od pana Adama Orzechowskiego z 19 roku. Samczyk strasznie krótki, mocny. Widać właśnie, że to są z jednej linii gołębie u pana Rafała. Już ukształtowane. Samiczka też niczego sobie, bardzo fajna, ona była ta gratisowa na młodego hodowcy, znaczy gratisowa, prezent od pana Adama. W tym roku już delikatnie woskówka się faluje, lecz strasznie mocny, tępy dziób ma jak na samicę. Tą górną trzeba delikatniej szlifować, żeby ten dziób się domykał ładnie. Tak jak teraz widzicie, przerwę ma delikatną. Naprawdę bardzo ładne gołębie. No i dobrze. Może już kolejną parę Wam pokażę. Tutaj mamy parę, całą parę od pana Tomka Kucharskiego. Szymel samiec z 20 roku i samica niebieska, ona była jako prezent dla hodowcy młodego z 19 roku. Samiczka fajna. Samczyk też niczego sobie. Osobiście mi się podoba ta para. Samiec jak i samica. Żeby tylko młode dawały takie, to będzie dobrze. Wiadomo, mają swoje wady, ale można coś próbować przy tych gołębiach. No, żeby się chciała troszeczkę bardziej pokazać. Także to jest taka para. Idziemy po kolejną. Tutaj mamy parę samczyk zakupiony u mnie jako młodziak od takiego hodowcy z Płońska. Samiczka od pana Rafała Krupy. Samiczka 19 rok, samczyk 18.
Samczyk teraz czarny dziób ma, bo jadły po prostu z takim błotkiem leczniczym karmę sobie ubrudził, ale można sobie przybliżyć. Długa woskówka, postawny samiec, dosyć krótki, a naprawdę fajne młode daje. Niebieski po dwóch szymlach. No i szymelka teraz na nowo kupiona z rozpłodu od pana Rafała Krupy. Bardzo ładna samica. Strasznie fajną stójkę ma w klatce. Naprawdę jest bomba. Teraz cię dobrze. A nie, przepraszam. To nie jej samiec jest. Zobaczcie. To jest jej samczyk. Tegoroczny młody, wyhodowany po samicy tej z 20 roku gratisowej niebieskiej od Rafała i po tym z 19 roku szymlu od pana Tomka Kucharskiego. To jest ten samczyk, który będzie dla niej. Pomyłka mała, bo miał być na początku tamten stary samczyk, ale będzie taka parka. Także samiczka fajna, króciutka, on też jest krótki. Mam nadzieję, że troszkę tą głowę poprawi. Pokaż się tam może. Zleć na dół. Zleć mały. Naprawdę jest duży samiec, postawny. Jak w ręku nawet. O, samiczka też. Na filmie wszystko właśnie widać, jak one się zachowują, jak chodzą, postawę. Dobrze, a teraz pokażę wam parę z tamtym samcem z 18 roku. A ten samczyk właśnie z 18 roku dostanie tą samiczkę niebieską, co w gratisie dostałem teraz od pana Rafała. One są na takiej wysokiej nodze, bardzo proporcjonalne gołębie. Samiczka taka delikatna główka, ale samczyk znowu ma strasznie mocny dziób. Także tej woskówki też fajnie, że pofalowanej nie przekazuje, no ale to jest gołąb z rozpłodu, jakby nie było, 18 rok, 4-letni ptak, tak? Także taka para to będzie. Właśnie pamiętam, pomyliłem się, bo miałem dylemat, czy nie dać tego samca do tamtej samicy, żeby ją wzmocnić, ale postanowiłem na młodym postawić, żeby geny na dziadków poszły, także zobaczymy. Też liczę bardzo na tą parę, bo to jest para niebieskich, gdzie samiec jest po szymlach i samiczka też ma szymle u pana Rafała w genach, także ja liczę, że może jakiegoś szymla rzucą, a jeśli rzucą szymla dwa niebieskie, no to moim zdaniem będzie już taki naprawdę ładny szymelek. Mam nadzieję, że pan Rafał to obejrzy, zobaczy, wypowie się troszeczkę na temat tych gołębi. No przepraszam właśnie za te woskówki ciemne, czarne, ubrudzone tą karmą. No ale wytrą sobie do następnego karmienia. Nie no, około 2 dni będzie się utrzymywało te czarne, zanim one sobie tam zbliżą to. Dobra, pokażę wam kolejną parę, bo zostało jeszcze kilka. No i tu jest para żółtopłowych. Żółtopłowa samiczka jest od Michała Dobrosielskiego, ona była jako młoda zakupiona, 2018 rok, w pełni płodna, fajna. I samczyk z 2019 roku, nie wiem dlaczego on dopiero teraz zaczął pierzeć i na plecach mu zaczęło wypadać i tak dalej. Samczyk zakupiony u pana Rafała Krupy, całą tą głowę ma brudną teraz po tej karmie. No nie wiem, jak on to zanurzył, ale
Samczyk naprawdę fajny, w klatce się bardzo ładnie prezentuje. Para moim zdaniem będzie fajna. Samiec powinien wypełnić tą głowę jej, ten taki kąt poprawić. Ona ma szeroką głowę, ogólnie jest krótka samiczka. Troszeczkę nogę jej poprawi samczyk na pewno. Jest, nie chcę się pokazać teraz, ale naprawdę jest wysoki samczyk. O. Tą nogę ma taką fajną. Samica szeroko postawione nogi. Ogonek w jedno piórko. Nareszcie udało się żółtopowego samca dobrej jakości zdobyć do niej. Samczyk też naprawdę, no strasznie mi się podobał. W klatce jeśli chodzi, to naprawdę jest super. 19 rok, wygląda na starszego, lecz też zastanawiam się, czy nie rozciąć mu tej obrączki, bo mu się, nie wiem, czy nie wrzyna troszeczkę nawet w te łapy. Niby się kręci, ale to wiadomo jak to jest. Także taka para żółtopłowych. Zostanie mi jeszcze czerwona para do pokazania. Mocna główka samca. Samiczka też niczego sobie. Dobra. Jeszcze się przejdźcie tutaj. I zaprezentuję Wam ostatnią parę. I tu jest para czerwonych. Samiczka 19 rok po lewej stronie zakupiona od, znaczy zakupiona, wymiana od Michała Dobrosielskiego. A tu samczyk kupiony był u pana Rafała Krupy, lecz to nie jest po jego głębiach. Ale i tak za taką cenę udało się fajnie kupić takiej jakości samca. Stary samiec miał zostać 16 roku. Ale szczerze mówiąc to no lepszą barwę miał na pewno moim zdaniem tamten samiec. Aczkolwiek był taki bardziej krwisty, czerwony. Ale one mają w genach żółte, także liczę na żółte, żeby dać potem do żółtopłowych. Samiczka wysoka, postawna. Samczyk właśnie chciałem króciutkiego samca z tępym dziobem i żeby tą głowę wypełnił jej, ten kąt troszeczkę podniósł. No i też bardzo dobre geny z tego co wiadomo, długa woskówka przede wszystkim i samiczki i samczyka. Samiczka teraz na dole ma ubrudzone, to nie widać, tak? A samczyk ma taką właśnie długą woskówę. Miałem do wyboru jeszcze jednego wyższego, ale ja wolę takie przyziemne, niższe, delikatnie, ażeby one postawę lepszą łapały po prostu. Także no. No także to ostatnia para, tak jak widzicie, nie mam ich dużo. Bardzo zadowolony bym był, jakbyście obejrzeli cały ten film, zobaczyli każdą parę. Postawiłem w tym roku na jakość, nie na ilość, tylko na jakość przede wszystkim. Co roku się polepszała, ta jakość polepszała, a w tym roku już jest taka, jak jakobym chciał na materiał początkowy. Jest nad czym teraz pracować, naprawdę. Jest trochę tych czerwonych, które mają żółte geny. Liczę na mieszankę potem z żółtopłowymi i niebieskie i szymle niebieskie tak samo. Także dobra, to by było na tyle. Resztę gołębi pokażę Wam w innym filmie. Także zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam, cześć.